Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Inc. Tam w lustrze widać Adama. Adam, także musicie się grzecznie zachowywać. Mam tutaj taki produkt dla Was, który no, niektórym będzie potrzebny, tak? Adasiowi, naszemu tutaj barberowi z opolskiego Big Boy Barbershop. Godzina 18, spoko godzina. Dostałem paczuszkę Bird Me Powder for You Bird. Jest to produkt, który podobno ma zwiększać gęstość brody. Mi się wydaje, że moja broda już jest dosyć gęsta, ale zrobimy taki mały unboxing. Tak klimatycznie u barbera, bo jestem przed zabiegiem barberowym jeszcze. Wrzucamy to. O! Coś takiego. Syk. Jestem. I to jest coś takiego. Taka sytuacja. Akurat mistrz świata, możesz wejść w kadr. Dzień dobry. To jest mistrz świata, podwójny Piotr Staszewski. Cześć, witam. Tak, nawet nie wiem, co kaman, ale czy ty wierzysz w takie produkty jak... No chodź bliżej. Czy ty wierzysz w takie produkty jak zwiększenie objętości brody, czy nie? Bo teraz będziemy to testować. Może nie teraz, ale zapowiemy test. Kurczę, wierzę. Wierzysz? Nie, może zobacz, może się przekona. No to potrzymaj na Zohan. Mi już urosła. Co to jest takiego? Ale czekaj, tutaj otwieramy. Ale tak teraz na poważnie, żeby nie na było... Na poważnie, słuchaj, to czekaj, na poważnie. To zrobimy troszkę inaczej, na poważnie. Widzicie? Zapowiada się ciekawy odcinek, czek. Dobra, poważnie. Czekaj, żeby było widać. O, czekajcie, na poważnie. Widzicie? Taka pompka jest? Tak. I aplikuję takie mikrowłókna. A to są mikrowłókna, tak? Tak. Zobaczcie. No, jakby nie patrzeć. Prawdziwy Arab. Ale ja. Zostawienigny koni. To teraz pytanie, jak to długo to trzyma? A to już jest... Mikrowłókna można też utrwalić specjalnym sprayem albo lakierem do włosów. Wtedy troszkę dłużej, ale na pewno do mycia. A czy to jest takie na raz, tak? Tak, to jest takie naraz. A, czyli to jest takie naraz, czyli to nie jest trwałe farbowanie, bo są też różne produkty do tuszowania tych siwych włosów, ale to w innym nagraniu. Gdzie tutaj? Dajmy Zohan tutaj, może mamy tu jakieś informacje jeszcze, bo ten produkt kosztuje około 60 zł. Zawartość opakowania. No jeżeli ktoś faktycznie ma problem z tym zarostem, na przykład jak nasz Adaś Barber, bo tam się już dzieje. Tam nie będziemy farbować brody, w sensie nie będziemy dodawać objętości, ale ewidentnie jest różnica, tak? Ewidentnie widać. Ale słuchaj, Dawid, zobacz, tu jest wyzwanie, jeżeli tu dodamy objętości na takiej brodzie, bo twoja to jest gęsta, ale zobacz, jak tu jest. No to testuj. To będzie wyzwanie. No to testuj. Testuj. Czekaj. Chodź kamera ze mną. Słuchaj, tutaj bierzemy nas. Zaraz Ada jeszcze wejdzie. No jest jakby. Jest jakby, jest jakby. Jest więcej. Druga strona. No jest różnica. No jest różnica, no zdecydowanie. Ej, jesteśmy jednostronnymi teraz, ale jest, nie? Zohan, to jak możesz teraz jeszcze przyjść i byśmy Adasia wytestowali, co? Adaś, chodź no. Ale jest. Czyli produkt działa. Czyli produkt działa. Może gdzie jest? Usiądziesz sobie? Jest, jest. Kuby nie trzeba. Eksperymentalny papierek. Aha. Eksperymentalny papierek. Słuchajcie, teraz ja teraz zostanę też. Faktycznie działa. Faktycznie. Słyszysz? Działa faktycznie? Sam klient potwierdza, faktycznie działa. I tutaj nie, żeby ktoś podstawiony był albo coś, po prostu to wszystko na spontanie w barber shopie w Opolu. Mistrz świata Piotr Staszewski. Barber w dużej shopie. Tak.
I to nie za 60 zł niecałe. Jak za darmo. A tam boli? No, piecze. Strasznie, piecze. Ciekawe jest, na długo to wystarczy. Taki... Taka broda. Bo pewnie w instrukcji obsługi też jest napisane, z jakiej odległości trzeba. Ja zamówiłem sobie chyba ciemny blond, tak? Coś takiego. Tak, 4. Po czym tak, Zohan? Piękna broda. Tak, żeby było widać, czekajcie. No. Piękna broda. Jest blond. Jest. Stosować spokojnie, powoli, bez pośpiechu. No pozwoli właśnie. To na nabranie wprawy w stosowaniu ten. Środki odgrywamy. Wprawy. Tak. Pudełko. Działanie niepożądane, tego nie czytamy. Przechowywanie skład, informacje ogólne. Około 15 cm. Pokaż, no. Teraz ja spróbuję. Teraz ty spróbuj. Czy... Na drugiej stronie może co? Nie, no na tej, żeby ci dokończyć, żebyś... Ty patrz, Zohan, żeby... No takie to jest spokój, to do domowego użytkowania. Bo to się musi chyba przykleić. To pokaż się, Adaś. Super. Jest różnica? Jest różnica, bardzo. Adaś, tu masz brodę. Farbowana chwila. Pierwszy raz w życiu mam brodę. Arabię. Tak. Pokaż sobie, faktycznie w tym lustrze, pokaż się do lustra. No jest. Jest. Czyli ty byś sobie taki produkt może i nawet... Jeszcze bym sobie tu taki tak ci... Tak? Zrobił, to tak? Zrobimy zaraz poza kamerą, także widzicie, miał być to odcinek minutowy lub dwu. Test miał być zrobiony, że tak powiem, w spokojnych warunkach domowych i się nie udało. Test został zrobiony w profesjonalnych warunkach, w profesjonalnym salonie. Z nieprofesjonalnym, niepodstawionym modelem, totalnie z ulicy. I więc teraz tak, na sam koniec dajcie znać, czy ten produkt używaliście już. Jak wam się efekt podobał? W opisie dam link do tego produktu, możecie sobie zobaczyć, zakupić. W opisie też dam link do Instagrama Zohana, do Instagrama Piotra Staszewskiego, do Instagrama Adasia. Możecie zobaczyć, co oni tworzą na włosach. Jest to mój ulubiony barber na całym świecie. Ja was zapraszam do obserwacji Projekt Inc. na Instagramie Projekt Inc. Zapraszam również na nowy instagramowy account Projekt Inc. Plus. Zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A teraz informacja dla tych, którzy mają jakiś innowacyjny, fajny produkt, który świat jeszcze nie widział. Jeżeli chcecie, aby pojawił się ten produkt na Projekt Inc., to śmiało się odezwijcie, a go po prostu pokażemy. Jest tak, Piotr? Tak jest, pokażemy. A jeżeli ktoś teraz ze świata barberingu i fryzjerstwa ma jakiś interes do Piotra, do podwójnego mistrza świata, to niech też da znać. Coś tam zdziałamy, nie? Tak jest. Taki szybki efekt. Co tutaj wykonali chłopacy poza kamerą, ale tutaj jeszcze coś lepszego. Na zapchany nos, taki bonus dla was, gdyby ktoś kiedyś miał problem z nosem. Sak. No muszę ci to mówić, tak? Turecka rozkosz. Słuchajcie, depilacja wosków. Czyszczenie noska woskiem. Tylko dla dużych chłopaków i odważnych. Marcin zdecydował się. Ja już to mam za sobą. O, to jak jakiś guma, czupa czups albo blizzard. Lollipop. Lollipop. I co, jedzie? Tak? Tak, wszystko zastygło. I teraz jak na Sylwestra. 3, 2, 1, start. Happy New Year! Jak, Marcinku? Spoko. Wiesz, dobra. 3, 2, 1. Nie boli, Iga. Nie boli. Naprawdę. To dopiero będzie bolało jutro. Słuchajcie, jak może... Jakby gdyby to był live, to byśmy zrobili, że jeżeli 50 lajków, to robimy depilację Marcinowi pod pachami. Nie ma, kurczę, bólu, którego by prawdziwy facet nie wytrzymał. Dziękuję bardzo. Proszę.